Tutaj jeszcze by było warto dodać, że w ramach tego działania jest możliwość innych form wychowania przedszkolnego. To są inne formy wychowania przedszkolnego. To są takie uproszczone formy, gdzie można zatrudniać, znaczy przyjmować dzieci w wieku od 3 do 5 lat w systemie tygodniowym od 3 do 12 godzin. Zajęcia mogą być prowadzone w małych grupach. Organizując taką placówkę, musimy spełnić wszelkie wymogi dotyczące i zapisane w ustawie o ochronie oświaty, znaczy o oświacie. Jasne, bo no to jest określone ustawowo w ścisły sposób, ale ja zapytam teraz o działanie 9.2, o cele tego działania. No bo jest taki obszar dosyć zaniedbany według mnie i tutaj czy w działaniu 9.2 rzeczywiście możemy mówić o podniesieniu atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego? Myślę, że tak. Tutaj szkolnictwo zawodowe w ostatnich latach poprzez zmiany, jeśli chodzi o szkolnictwo w ogóle, zostało chyba zepchnięte troszeczkę na tory boczne. Widać na dłoni, jak zmieniający się rynek pracy i nasza sytuacja gospodarcza w kraju potrzebuje w tej chwili wykwalifikowanej kadry zawodowej. I w tym działaniu, w działaniu 9.2, tutaj nacisk będzie kładzony na podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych, również dostarczenie na rynek pracy większej liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach, które w regionie się pojawiają i które, na które jest odpowiednie zapotrzebowanie, wyposażenie uczniów w nowoczesne materiały dydaktyczne, które zagwarantują wysoką jakość kształcenia, włączenie, co jest bardzo ważne, pracodawców w proces kształcenia zawodowego, czyli ta współpraca między instytucjami oświatowymi a pracodawcami, wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania tutaj ma duże znaczenie oraz wdrożenie programów i narzędzi efektywnego zarządzania tymi placówkami kształcenia zawodowego. Dobrze, a teraz o działaniu 9.4 parę słów. Tutaj chodzi o kształcenie nauczycieli. No właśnie, jakie mogą być projekty realizowane w ramach tego działania? Kto może być w ogóle projektodawcą? Projektodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych i nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. W większości to będą właśnie wszystkie placówki oświatowe, a typy projektów realizowane w ramach tego działania to przede wszystkim są studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne doszkalające dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalnym i regionalną polityką edukacyjną. Tutaj głównie też chodzi o to, że na przykład nauczanie drugiego przedmiotu lub innych zajęć, żeby mogli mieć kwalifikacje, prowadzić mogli nauczyciele. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadających umiejętności i wykształcenia. Studia podyplomowe i kursy doszkalające dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji zarządzania, finansowania oraz monitorowania działalności oświatowej. Programy pozakwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną niż szkolny, który występuje w kierunku kształcenia ustawicznego głównie właśnie osób dorosłych. No i to dobrze, to jest działanie 9.4. No teraz zapytam o działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. No właśnie, kto może korzystać ze środków w ramach tego działania? No i od razu, czym tutaj zmierzyć sukces, bo obszar szczególny, prawda? W ramach działania 9.5, tak jak pan już powiedział, właśnie oddolnych inicjatyw, to głównie mieszkańcy gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia właśnie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia im odpowiedniego rozwoju. A sukces
W ramach działania mierzony jest głównie tym, żeby podnieść świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wagi edukacji i kształcenia dla życia zawodowego i społecznego. Podniesienie stopnia aktywności mieszkańców w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wiejskiej oraz w obszarze edukacji. No i głównie zmniejszenie zróżnicowania w obszarze edukacji między obszarami wiejskimi a miejskimi. Ja tylko przypomnę, co mówił nieodżałowany Jacek Kuroń, który przypominał, że w Polsce obecnie mniej młodzieży wiejskiej kończy studia niż to było w międzywojniu, ale to jest jakby też wyraz tego, do czego zmierza to właśnie działanie 9.5 w programie operacyjnym Kapitał Ludzki. Proszę Państwa, za chwilę kolejny priorytet, ale najpierw, no właśnie, najpierw jak już skorzystano z pieniędzy w ramach podobnych działań, teraz będzie o kuźni mentorów. To ciekawy projekt zrealizowany w minionym okresie finansowania jeszcze w ramach sporu przez Akademię Szybkiej Nauki w Warszawie. Zdaniem szefa tej instytucji szkoleniowej etap pionierski w wykorzystywaniu środków unijnych już mamy za sobą. Coraz więcej firm i instytucji sięga po te fundusze, traktując je już jako normę w naszej europejskiej rzeczywistości. Dzięki projektowi, o którym za chwilę będzie mowa, kursanci mogli między innymi nauczyć się szybkiego i ze zrozumieniem, zaznaczam od razu, czytania. Ewa Antonik, byłam kierownikiem projektu Kuźnia Mentorów w Akademii Szybkiej Nauki w Warszawie. Był to projekt skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów z terenu województwa mazowieckiego, zatrudnionych oczywiście na umowę o pracę. Projekt dotyczył 300 osób i został zrealizowany pomyślnie. Nasi beneficjenci uczyli się szybkiego czytania, technik pamięciowych i języka angielskiego. Celem projektu był rozwój osobisty i wdrażanie wszystkich umiejętności, których nabyli podczas realizacji projektu w ich własnej pracy. Czyli w szkołach, w przychodniach. Byli to nauczyciele ze szkół podstawowych, z przedszkoli, ze szkół średnich. To tak łatwo jest się nauczyć szybko czytać? Mam nadzieję, że tak. Projekt obejmował 40 godzin szybkiego czytania. Średnie tempo wyjściowe jest 250 słów na minutę i niektórzy osiągnęli poziom 1000 słów na minutę odchodząc z projektu, kończąc nasz projekt. Tadeusz Buzarewicz, Akademia Szybkiej Nauki. Łatwo i szybko to generalnie bardzo ciężko czegokolwiek się nauczyć. Wszystko wymaga pewnej konsekwencji i pracy. Jeżeli są odpowiednie ćwiczenia, jeżeli poświęcimy temu odpowiedni czas, to na pewno efekty będą dobre i mogę zarekomendować, że szybkie czytanie jest rzeczywiście super narzędziem do dobrej pracy z tekstem. Powtarzanie głośne czytanie, czy jakoś inaczej tego się uczy? Nie jest to częste powtarzanie i głośne czytanie. Te nawyki musimy właśnie wyeliminować i cały kurs szybkiego czytania skoncentrowany jest na tym, żeby takie złe nawyki, które już mamy od dzieciństwa, od szkoły wyeliminować, wtedy zaczynamy szybko czytać. Jakie inne projekty jeszcze Państwo realizowali? Zrealizowaliśmy tych projektów mnóstwo. Około 20. Większość były to projekty szkoleniowe. Od szkoleń językowych poprzez szkolenia miękkie do szkoleń menedżerskich. Wie pan co, jak patrzę teraz z perspektywy, to wydaje mi się to bardzo łatwe. Natomiast jak sobie człowiek tak dokładnie przypomni, to muszę powiedzieć, że była to kupa pracy i zaangażowania od rana do wieczora. Rzeczywiście staraliśmy się te projekty zrobić najlepiej, jak potrafiliśmy i jak patrzę z perspektywy, wyszło nam tak właśnie. Było tak duże zainteresowanie, że już niestety nie mieliśmy miejsc. I się okazało nawet czasami, że z tej racji były donosy. Oni coś tam zachachmęcili, bo w ciągu 15 miejsc to niemożliwe, żeby się wszyscy zapisali. Pisaliśmy te projekty najlepiej, jak potrafiliśmy, je składaliśmy. Okazało się, że te projekty wygrywają. W chwili obecnej nie ma już tego problemu, bo tak naprawdę już każdy pisze te projekty i każdy składa. I jak my składaliśmy projekty, to spływało 60 projektów i 50 projektów otrzymywało dofinansowanie, a teraz spływa 600 projektów i 50 projektów otrzymuje dofinansowanie. Czy można powiedzieć, że już skończył się w Polsce etap pionierski, jeśli chodzi o sięganie po fundusze unijne? Zdecydowanie. Jest drugi etap wykorzystania tych pieniędzy. My niestety jesteśmy w tej szczęśliwej albo nieszczęśliwej sytuacji, że mieliśmy mnóstwo kontroli. Muszę powiedzieć, że te kontrole strasznie utrudniły nam życie. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, którą kontrolowała Najwyższa Izba Kontroli z racji realizowania funduszy unijnych. Byliśmy jedną z pierwszych firm, którą kontrolował Urząd Kontroli Skarbowej. W tamtym roku dwa razy. Urząd Kontroli Skarbowej w tym roku trzeci raz, piątek. Kontrola Mazowieckiego Urzędu. Akurat nigdy nie było żadnych poważnych zastrzeżeń.